Drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moje kochani, jutro jest 17 lipiec, ale proszę nie bać się tego dnia, bo wiem, że w internecie chodzą różne nagrania na temat tego dnia. Będzie troszkę większa energia niż zazwyczaj. Każdy odbierze... Według stanu swojej świadomości i przygotowania ciała fizycznego, ale to nie będzie koniec świata, nie będzie jakiś apokalips, którym kolejny raz straszam. Koniec świata był i w 2000 roku, i w 2012, i w 2020, i 2020, ile już my tych końców świata nie przeżyli, i nadal żyjemy. Także nie poddawajcie się takim, Prowokacjom energetycznym. Bądźcie pozytywnie, bądźcie na przyrodzie. Gdzie skierujcie swoją uwagę, taka energia i popłynie. Wy już to bardzo dobrze wiecie ze mnie, ale ja jestem tą waszą przypominajką, żeby wy widzieli, wszystko zależy od waszej świadomości. Jak będzie wasze nastawienie? Jakie będzie wasze nastawienie? Tak, dzień i minie. Jakie będzie Wasze przygotowanie? Tak, i przyjmiecie tę energię. Także na maksa włączamy swój pozytyw. I maksymalnie jutrzejszy dzień przyjmujemy z największym dobrem dla nas. A dzisiaj Wam dam przykład krona. Kurtyna się porusza i już się poruszyła. Jeden ze wszystkim oznacza jeszcze więcej niż sądzisz, że jest największym ze wszystkiego i jest jednym z miłością Boga. To dusza. Jest to ostatni element, który kucharz dodał do jedzenia, ponieważ to On śpiewa pieśń miłości, współczucia, przebaczenia życzliwości, tego, co zacznie świtać w Twoich informacjach o stworzeniu i stworzeniu nowego człowieka na ziemię, a w procesie zrównania się ze wszystkim, co jest jedność ze wszystkim. Nowa koncepcja, co nadchodzi, piękna koncepcja, która będzie powrotem do pierwotnej, tej, którą zgubiłeś. Przygotuj się na to. Spodziewaj się tego. To dobra wiadomość. Ona zbliża się do Ciebie, a to oznacza, że staje się cieńsza. Gdyby ta miłość ducha zbliżała się do Ciebie i ta zasłona zbliżała się do Ciebie, Wam lepiej jest widzieć, co jest poza nią. Zaczynasz widzieć, dlaczego istnieje podział stworzony przez człowieka między tym, Czym jest istota ludzka, a tym, czym jest twórcze źródło. Tak więc, zaprawdę w Krańcu Dwunastu uczymy Cię, abyś przychodził przez zasłonę, abyś czuł się komfortowo z tym, co widzisz, aby zebrać pomocników i zintegrować ich z Twoim życiem. Mając to na uwadze, przygotowuj się na to, co pewnego dnia wydarzy się na Twojej ziemi. Kiedy stanie się to zdrowym rozsądkiem dla prawie każdego człowieka, zaczniesz dawać sobie sprawę, że istnieje cel i być może jest to cel jedności, cel współczucia lub cel miłości. Właśnie te cele zaczynają zastępować te inne rzeczy, które Twoim zdaniem stworzyły wygodne, dobre, komfortowe życie. I rozumiesz, że im więcej możesz wziąć z tej strony zasłony i zastosować do siebie, tym bardziej stanie się wielki, tym dłużej będziesz żył, tym łatwiej nadejdzie pożądane uzdrowienie. Akceptuje te ponowne kalibracje, bez względu na to, co jest w Twoim ciele, w tym momencie może zniknąć. Jeśli to jest nieodpowiednie, może zniknąć. Jestem cząstką boskości na tej planecie, mądrej, odpowiedniej i należy do niej. To mój czas, moja droga, struktura komórkowa. Posłuchaj mnie. Jeśli jest coś niewłaściwego, pozwól temu odejść. Niech odejdzie razem z odpadami. Niech wyjdzie, ponieważ nie jest uważana za pewnik, że jest. Proporcjonalne do energii miłości Boga. Niech tylko współczujące rzeczy wejdą do mojej świadomości. Masz ten sam intuicyjny mechanizm co zwierzęta, aby być bezpiecznym we właściwym miejscu i czasie, ale ty w to nie wierzysz, boż do anioła parkowania, ale nie do anioła życia. Mało jest dla ciebie dostępna, a większa wydaje się tajemnicą. так как попшедня, схемат есть таки сам. Дроги духу, где мама жить? Дроги духу, где мам ищ? А дух отповедает тебе, а ты уважаешь то за интуиция, а потом говоришь, Так, не, то сам мои мысли, не, чекам на гос неба, извиняюсь». Надаль не сдаешь себе справа, что так мови Бог до тебе. Попшествуй интуиционный голос, Które trzymacie za ręki i objawia się pierwszym błyskiem po zadaniu pytania. Czasami otrzymujesz odpowiedzi, zanim jeszcze zadano pytanie, w końcu wiemy, że zamierzasz je zadawać. I rzeczywiście tak jest. Moi drodzy, to jest przykaz Skrawona. Kochanie, ja swoim życiem mogę potwierdzić te wszystkie przekazy. Kreona, a może też dlatego, że tak powiem wychowana na Kreonie. On bardzo pomógł zmienić moją świadomość. Jego przykazy i jego książki. W swoim czasie, to było ponad 20 lat temu, kiedy zaczęłam słuchać Kreona. Naprawdę, ja bardzo wdzięczna lik za jego pracę, które on dla ludzkości wykonywał i wykonuje nadal. I może być dlatego, nie to, że bez zastanowienia się, ale odważnie. W jednej minuty otworzyłam oczy i powiedziałam, ja się zgadzam, ja wyjeżdżam, tylko nie wiem, gdzie ja mam jechać. Ja usłyszałam Wrocław. I ja powiedziałam tak, "Ja do Wrocławia i zmieniłam miejsce zamieszkania, w co nadal, chociaż minęło 10 lat, wielu moich znajomych nie mogło zrozumieć, dlaczego ja to zrobiłam, jeżeli ja tam mieszkałam, jak... Ponczek w maśle, a to była dla mojej duszy. Nie dla ciała, tylko dla mojej duszy yy, ta przeprowadzka. No, a później przeprowadzka do lasu, gdzie też to nie była moja zachcianka, Iriny, to mnie prowadziła tam dusza i poszłam tak sama, dając rękę: Ja idę, prowadź mnie. I bardzo mi się też podoba. Takie powiedzenie, korzystajcie z niego. Naprawdę to jest mądre. Boże, ja dziękuję Ci za to, że dałeś mi to, co potrzebowałam, a nie to, czego chciałam. To jest i mądre, i prawdziwe, i fantastyczne, jeżeli chodzi później o wyniki można tak powiedzieć efekty, efekty właśnie tego. Kiedy Bóg daje to, co potrzebuje dusza, a nie to, co potrzebuje umysł. No, także tak. Moi drodzy, czas y, nieubłagania leci, także zbliżają się ostatnie warsztaty, nie w tym roku, ostatnie, a ostatnie w ogóle. Zawieszam na rok, na dwa, na pięć, nie wiem. Także, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał wziąć udział, Serdecznie zapraszam. Parę razy Wam jeszcze do końca września o tym przypomnę. Wszystkim życzę udanego jutrzejszego dnia, spędzonego najlepiej dla każdego z Was. Z Wami była Irina.